Witam serdecznie, Paweł Połowiankowski. Gratuluję brązowego medalu. Dzisiaj Jarek nie mógł być, bo ma mecz też o trzecie miejsce. Cały czas widziałem, obserwujesz. Na razie prowadzi w czwartej kwarcie. Fajnie by było, gdyby też tam był medal. Dwa brązy by miał, tak. Dwa brązy. Słuchaj, dzisiaj sam. Trochę ci Krakowczyk widziałem, pomagał. Jak wyglądał ten mecz z Wielkopolską, a ten w grupie, kiedy to przegraliśmy jednym punktem. A to była zdecydowana przewaga. Strzelili się wreszcie chłopcy, a szczególnie Orłowski. No, trójki. Na pewno kilka elementów miało znaczenie. Początek turnieju, generalnie nasza gra była mocno indywidualna, mało zespołowa. Tutaj się to zmieniło. Chłopcy zaczęli lepsze, mądrzejsze decyzje podejmować na boisku. Druga sprawa, że no, myśmy wczoraj zagrali najlepszy mecz z Pomorzem w półfinale, a Wielkopolska zagrała chyba najgorszy mecz w tym turnieju z Mazowszem. I to chyba było widać też, jeżeli chodzi o nastawienie takie mentalne, psychiczne. Chłopcy z Wielkopolski, no, zanim się rozkulali troszeczkę właśnie do tego meczu, nastawili odpowiednio, to myśmy już mieli sporą przewagę. Ja od samego początku mówiłem, że w tej grupie, gdzie my jesteśmy, między innymi Wielkopolska, my i Wielkopolska, my Małopolska, i Małopolska, to trzy drużyny wyrównane i mówiłem, że my możemy mieć medal, a możemy tak samo walczyć o utrzymanie. I tak też było, ale chyba wasze mecze, te trzy spotkania, co były w grupie, dwa, trzy spotkania, to największe horrory były. No, rzut 16 metrów na zwycięstwo Orłowskiego, jakby Krakasz tego nie było, to kto wie, może, jakby tak było. No zgadza się. To tak jak mówię, właśnie te dwa pierwsze mecze, które były bardzo zacięte i udało nam się w nich uzyskać jedno zwycięstwo, jedną porażkę, ale ogólnie dobre wyniki, tak? Bo zwycięstwo i przegrana jednym punktem to prawie jak zwycięstwo w małej tabeli gdzieś w przyszłości, patrząc na trzy drużyny. Natomiast no, niepokoi przede wszystkim styl naszej gry. Myśmy zajęli pierwsze miejsce w Człuchowie, w związku z tym zgodnie z zasadą mistrza wszyscy byli na nas przygotowani, wszyscy się na nas nastawiali, na naszych i zawsze bić gospodarza też. I jeszcze do tego bić gospodarza, tak jest. Przygotowani byli na nas bardzo dobrze. My musieliśmy chłopcom w głowach zmienić nastawienie i przede wszystkim sposób gry i pokazać, że można grać inaczej niż w Człuchowie, że można grać bardziej zespołowo i od piątku, zwłaszcza od drugiej połowy w piątek, to się zmieniło i dlatego byliśmy w stanie wejść i do czwórki i powalczyć o medal. Troszkę szkoda Małopolski, bo to też była drużyna, która mogła się tutaj bić o medal, no ale z tej trójki ktoś mógł wypaść. Natomiast Kujawsko-Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie trochę słabiej, oni zagrają Rocznik 2-7 w dywizji B, a wy już macie finał 2-7, bo z tego co wiem, to wy też będziecie prowadzić Jakubiec Jankowski, Rocznik 2007, jeszcze nie wiadomo gdzie będą. Która drużyna ci tu tak najbardziej imponuje, oprócz naszych chłopaków ze Śląska? A to też podzieliłbym na części, bo na pewno w pierwszej fazie bardzo mocno w turniej weszło Pomorze i po pierwszych dwóch dniach, kiedy już mieli pierwsze miejsce w grupie, zapewnione, wydawało się, że to jest pewniak do finału i do złotego medalu. Natomiast nie wiem, nie widziałem meczu w piątek, co się stało, ale w sobotę w meczu myśmy dobrze zagrali oczywiście, natomiast ta energia ich, ten dobry sposób gry już jest, był trochę mniejszy. No i teraz patrząc na pierwsze minuty finału, Mazowieckie, tak. A Mazowieckie znowu miało problemy na początku, które nie tak jak my. Troszeczkę takie ciężkie momenty, ciężkie chwile w czasie niektórych meczów. Ostatecznie też im się udało wygrać jeden przegrać z Pomorzem, ale sobota i niedziela już wykonanie Mazowieckiego, to już można powiedzieć, że to jest taki w tej chwili walec. Dobrze, że się tak złożyło, że przyznanie finały U20 w Katowicach i ten Jakubiec się najeździ i tak dalej, ale twój pobyt też był zagrożony, bo na początku grasz, prowadzisz zespół UKS 27 Katowice i w rozgrywkach Euroligi,
I miałeś wyjechać w tym czasie na Euroligę, dobrze, że zamienili. Tak, tak. Grasz 22, jeżeli nie będzie jakiegoś zakazu, bo coraz więcej zakazów jest, już na 3 turnieje nie jemy ze względu na koronawirus. Może też być, no teraz jest ten taki okres, oby nie, oby się wszystko uspokoiło. Co więcej, no nie będziemy chyba... Apel na końcu, żeby te święto koszykarskie od najmłodszych kategorii do najstarszych, żeby one były w różnych terminach, bo to, że my tam trenerzy mieliśmy jakieś problemy, bo ja turniej klubowy to jest jedno, ale jeżeli są finały Mistrzostw Polski U20 i finały Olimpiady, no to kurczę, celebrujmy każde takie wydarzenie w koszykówce naszej młodzieżowej czy seniorskiej i starajmy się to tak układać, żebyśmy mogli my, trenerzy, zawodnicy, korzystać z tego w pełni, uczestnicząc jako zawodnicy, trenerzy, albo po prostu podpatrując starszych, lepszych, w sensie tego U20, bardzo też żałuję. Jeszcze na koniec jedno pytanie, bo praktycznie to jest według reorganizacji rozgrywek, to jest ostatnia impreza, które nakładają się finały U14 klubowe i Olimpiada. Za rok U14 już będzie miało bez rozgrywek mistrzowskich. Czy to będzie na plus, jak to kiedyś było? Albo to nie ma różnicy według siebie. Więcej są w grze, wiecie, chłopcy. Szczerze mówiąc, ja... I tak najlepsi chyba są w kadecie, będą grali, nie? No tak, tak, nasza kadra. Powiedz, tak samo że jest... Kadrowicz powinien grać w roczniku starszym i sobie radzić. Tak. Nasza kadra się tak opiera na takich graczach, którzy grają w swojej lidze, ale również w starszych. I sobie radzą i zbierają podwójne doświadczenia. I jeżeli w starszej kategorii sobie radzi, to nie radzi sobie dzięki przewadze fizycznej, wzrostu czy szybkości, tylko musi umieć grać w koszykówkę, bo tam nie ma takiej przewagi. Ja się nie zastanawiałem nad tym, szczerze mówiąc, jeszcze będę dopiero się gdzieś pochylał nad tym tematem w najbliższych miesiącach, kiedy będziemy zaczynali pracować z kadrą 2-7, ale to faktycznie ciekawe zagadnienie i trzeba to przemyśleć, czy nie trzeba w organizacji przygotowań może jakiś zmian. Paweł Jankowski. Wołg Jankowski, co ci życzy? Życzę ci, żebyś w rozrywkach klubowych w tym roku w U16 miał też medal, tak jak tu, a może jeszcze więcej. No każdy medal cieszy, prawda? Czy to jest trzecie, czy to jest drugie, a wygrać mecz, mały finał, to czasami więcej cieszy niż wygrać finał, bo medal zostaje na Śląsku. Dziękuję bardzo. Najważniejsze jest zdrowie. Dokładnie moje tak. I zawodników.